Bardzo szybki rajd, całkowicie inny niż Rider Łamów. Odcinki bardziej takie kozackie, na odwagę. No wyszedł brak szpery, no pierwsza pętla bez szpery, jednak koła boksowały zamiast rozpędzać samochód, także straciliśmy tyle, że na drugiej pętli nie dało się tego nadrobić. Jakoś próbowaliśmy to nadrabiać po 2-3 sekundy, no ale niestety brakło odcinków. Ogólnie super, no fajny rajd, zero przygód, no, bardzo dobrze. Dzięki. Polski, to załoga z Płocka, Tomasz Kupało i Rafał
Wojciech Kunzek, starosta świetlicki Zygmunt Gorsa i przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Gadzińska, a także Zbigniew Dąbski, drodzy Państwo, dyrektor handlowy firmy Kaunze, a za klasyfikację klubową w załodze Kupało, Fiołek, Puchar, Gręcza, prezes Autonomii Ziemi Płockiej i także prezes zarządu okręgowego Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu, Bogusław Piątek. Do wręczania pucharów dołączył także dyrektor 42. Rajdu Świdnickiego Krause, Roman Grudnianiec. Ja do pucharu. Puchary duże, proszę Państwa, to jest dobry rajd dla tych załóg, ale nie tylko dla tych załóg, rajdowy puchar Polska w Świdnicy. Trudne trasy, ciekawe trasy i upragniona meta. Teraz pozostaje nam trzymać kciuki za Tomka Kumałą i Rafała Matełka, aby dojechali do Mętka, aby przede wszystkim odpalili samochód, bo meta tego rajdu na Świdnickim Osirze. Pierwsza załoga, druga załoga.